Rodzina nie od święta. Szkoła publiczna czy edukacja domowa? Wybór między szkołą publiczną, prywatną a edukacją domową to dla wielu rodziców niełatwa decyzja. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w 2022 roku liczba dzieci uczących się w edukacji domowej wzrosła o 40%. Jednak co sprawia, że rodzice decydują się na ten krok? Czy to oznacza, że szkoły publiczne i prywatne nie spełniają ich oczekiwań? Chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, moim zdaniem, mimo że moje dzieci przeszły szkołę właśnie społeczną, że są same atuty, bo uważam, że nie. Pani dyrektor, no przecież oni oprócz liczenia, czytania i pisania nie uczą się tutaj niczego, co im się w życiu może przydać. Wiele rodzin boryka się z obawami o jakość edukacji, bezpieczeństwo czy wpływ rówieśników. Posłuchajmy trzech małżeństw, które podzielą się z nami swoim doświadczeniem, by wspólnie znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Maja i Krzysztof Sowińscy, małżonkowie od 7 lat, rodzice trójki dzieci, Róży, Jazona i Idziego, prowadzą fundację, która łączy twórczość artystyczną z ewangelizacją. Angażują się w projekty muzyczne i społeczne, organizują koncerty, wydarzenia modlitewne i wspierają młodzież oraz osoby wykluczone. Żono, dlaczego my wybraliśmy edukację domową, powiedz? Przyczyn jest kilka, tak myślę. Pierwszą z nich jest to, że nasz tryb życia jest specyficzny. Dużo wyjazdów i tak dalej. I cenimy sobie elastyczność. Ale to jest taki wniosek i taka przyczyna, którą dość szybko podaję jako taka, żeby uspokoić mojego rozmówcę, jak o to pyta. Natomiast myślę, że pozostałe powody nasze są chyba nawet ważniejsze niż ten powód. Mianowicie to, że kręci nas to, że dziecku można towarzyszyć w tym procesie uczenia się. Można z nim przeżywać to jako przygodę. Nie mamy takiego myślenia na zasadzie, że edukacja to jest coś ograniczone do budynku szkoły, wsadzasz tam dziecko i ono potem przychodzi już nauczone. Nie? Tylko my chcemy po pierwsze właśnie towarzyszyć temu dziecku w tym procesie, żeby to nie było takie systemowe, na zasadzie siedzę w ławce i zakuwam, tylko żeby ta nauka, ta edukacja mogła być taką przygodą, która po prostu nie tylko jest jakimś takim z góry narzuconym obowiązkiem, ale czymś, co po prostu dzieje się w ramach życia i nawet nie zauważasz, że to jest jakiś przymus, nie? Tylko jest to przygoda. I to jest drugi powód. Trzeci powód to jest to, że chcemy wychować dzieci na takich kreatywnych ludzi, którzy nie boją się wyzwań, którzy są pewni siebie. I ten proces kształtowania ich w tych newralgicznych latach, kiedy one są małe, kiedy dopiero się nabywają takich cech, które będą ich fundamentem na całe życie, po prostu nie chcemy, żeby towarzyszył im ktoś gdzieś, tylko chcemy my im towarzyszyć. Też myślę, to co jest ważne, że chcemy, żeby dzieci były odpowiedzialne. W edukacji domowej jest duży nacisk położony na pracę własną. Że to dziecko samo się uczy, samo zabiega o to, samo sobie układa swój czas i wie, że ma konkretne obowiązki w kontekście tej edukacji i musi sobie poukładać tak dzień, dostosowany też do rytmu rodziców, żeby znaleźć ten czas na naukę. I kiedy obserwowaliśmy wcześniej inne rodziny, które są w edukacji domowej, to mnie to zachwycało zawsze, nie? Że my przychodzimy gdzieś, na przykład, nie wiem, nocowaliśmy u naszych znajomych, po śniadaniu rano dzieci poszły sobie i czy tam nawet nie poszły, tylko wzięły książki, usiadły w living roomie i się uczyły, nie? Jeżeli to jest taki ich rytm. No i mi to imponuje, bo jednak szkoła publiczna czy prywatna, ona jakby daje pewne ramy, w których to dziecko może funkcjonować, ale to jest narzucone z góry. I kiedy to znika, to dziecko na przykład pojawia się po maturze gap year, nawet ostatnio mieliśmy taką rozmowę z kimś, pojawia się ten wolny rok, nie?
bo coś tam może nie wyszło i to dziecko w zasadzie ten rok, ten młody człowiek, tak, już 19-latek, nie wie jak ten rok spędzić. Jak sobą zarządzić, bo całe życie on był zarządzany przez szkołę, przez system, a teraz nagle się okazuje, że on nie potrafi sobą zarządzić. Czy myślisz, że nasze dzieci są przez to trochę dzikie i w ogóle niesocjalizowane, że nie chodzą do placówek? No myślę, że nie. Dlatego, że mają możliwości spotkać się z innymi dziećmi w ramach innych aktywności, w ramach właśnie dodatkowych zajęć, jakieś tańce, sport. A oprócz tego no my mamy taki tryb życia, że dużo jeździmy w różne miejsca, do wspólnot, do parafii i w efekcie tam też zawsze są dzieci. I to jest to miejsce takiej socjalizacji, nie? W kościele, który jest rodziną. No, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. My wybraliśmy inaczej i dążymy do tego, żeby maksymalizować czas spędzony z dziećmi i żeby to one były wychowywane przez nas. Na pewno jest to opcja dla rodzica, który chce poświęcić na to czas, ma do tego pasję. Ja już się nie mogę doczekać, aż będziemy się uczyć razem i jest tyle różnych opcji, w jaki sposób, jakiejś pomocy w internecie. Ja znajduję takie fajne gadżety, że sama bym się chciała uczyć, po prostu mając takie gadżety. Więc ja myślę, że przeżywam drugą edukacyjną młodość na myśl o tym, co nas czeka. I też podjęłam taką decyzję, że chcę tak przemodelować moje życie, żeby i zawodowe, i w ogóle, żeby to było możliwe, żeby towarzyszyć dzieciom w tej edukacji, po prostu być z nimi. Ale też to, że one uczą się w domu, daje tak maksymalnie dużo swobody, bo my możemy gdzieś pojechać do jakiegoś muzeum, możemy się z kimś umówić i uczyć się razem z kimś, kto też podąża taką drogą. Możemy pojechać na jakąś wycieczkę. Po prostu nie trzyma nas miejsce. Nie trzyma nas sztywny harmonogram. Z danych Fundacji Edukacyjnej wynika, że 78% rodziców dostrzega zalety nauki w mniejszych grupach. Ale czy edukacja domowa jest jedynym rozwiązaniem? Rodzice często zmagają się z dylematem, czy ich dzieci będą miały wystarczająco wiele możliwości interakcji społecznych w domu. Wielu z nich obawia się izolacji swoich dzieci od rówieśników. Tych, którzy są niezdecydowani, którzy może nie chcą się w meandry tam dydaktyki zagłębiać i tak dalej, bo to nie jest dla każdego interesujące, jest takie święte miejsce na każdej stronie internetowej szkoły. Ono się nazywa misja szkoły albo wizja szkoły. Nauczy się taka biolożka na przykład na studiach o tym pantofelku i reszcie i potem tłucze to na każdej lekcji do emerytury. My rodzice powinniśmy wiedzieć jedno, że czy poślemy do państwowej, czy do publicznej, nikt nie wychowa naszego dziecka za nas. Iga i Konrad Grzybowscy. Małżonkowie od 11 lat i rodzice czwórki dzieci. Józia, Tereski, Tadzia i Gucia. Ewangelizatorzy, terapeuci, profilaktycy. Od wielu lat zaangażowani w posługę na rzecz rodzin prowadzą rekolekcje i warsztaty dla małżonków. Ich najważniejszym hasłem jest Bóg jest dobry. Skarbie, cieszę się, że mamy takie doświadczenie edukacji domowej w naszej rodzinie, że nasz najstarszy Józio przez 2 lata był w tej edukacji, ale widzę, że chyba dla nas, dla naszej rodziny, gdzie mamy tą niepełnosprawność, gdzie mamy trójeczkę innych też dzieci, które były w domu wtedy z nami i też mamy mniejsze mieszkanie, to widzę, że nie do końca się to sprawdziło. Nie wiem, jakie ty masz odczucia, ale myślę, że teraz jak chodzi do normalnej, publicznej szkoły, to jest to dla nas lepsze rozwiązanie. Nie ukrywam, że to ja optowałem za tym, żeby tą domową edukację wprowadzić z taką myślą właśnie, że mamy bardzo dużo obowiązków ze względu na rehabilitację. To żeby jakoś ten czas bardziej wydłużyć, kiedy ma czas na zabawę, na swoje pasje, bo jak wchodził do przedszkola, no to wracał, no to były ćwiczenia i okazało się, że już brakuje czasu tak dla siebie. Ale okazało się, że no, u nas się to nie sprawdziło, no bo wstawaliśmy troszkę później, no bo możemy, nic nas nie pilnuje, później trochę nauki. Tutaj właśnie Tadzio z Guciem rozrabiali, więc bardzo rozpraszali. I okazywało się, dla mnie osobiście to było bardzo takie rozbijający dzień, że miałem wrażenie, że on nie jest dobrze wykorzystany. A teraz, kiedy właśnie Józio i już Tereska chodzi do tej szkoły, do tej samej szkoły, Tadzio chodzi do przedszkola w tym samym budynku, okazuje się, że jeśli wstajemy rano, to mamy taki tryb działania, tak? Że wiemy, że o tej godzinie wstajemy, szykujemy się, wychodzimy zaprowadzamy ich do szkoły, no i później udaje się wygospodarować ten czas po szkole.
I że też zobaczyliśmy, jak Józio się bardzo rozwinął w tej szkole, wśród rówieśników, wśród przyjaciół, że ma kolegów, który ma wspólne pasje. No Józio uwielbia piłkę nożną. Ja też bardzo lubię piłkę nożną, ale nie aż tak bardzo, więc dla mnie to było trudne, a w szkole odnalazł super kompanów. Oni tylko rozmawiają o piłce nożnej, grają na przerwach w piłkę nożną, wymieniają się kartami piłkarskimi. Nawet ze względu właśnie na te relacje, to nam bardzo pomogło. Też nie chcę powiedzieć, że jak jest domowa edukacja, to nie ma relacji, bo to też jest, są inne wtedy relacje, ale my widzieliśmy, że dla Józia to było. Józio wyjątkowo tego potrzebował. Dla niego to było trudne, tak być w domu cały dzień, na przykład znajomi tylko po południu albo w weekendy. Ja myślę, że w ogóle każda instytucja jest dobra, tak? I domowa edukacja, i ktoś świetnie się będzie w tym odnajdywał, i to będzie super, i dzieci korzystają z dodatkowych zajęć i tak dalej. I świetne są szkoły państwowe, bo może mieć cudnych nauczycieli, którzy dają naszym dzieciakom skrzydła i są świetnym uzupełnieniem dla nas rodziców, tak wychowawczo. Ale też prywatne szkoły, tak? Gdzie jesteśmy nastawieni na konkretne wartości, na konkretny rozwój, tak? Dzieci, nie wiem, w szkołach sportowych, aktorskich, w szkołach muzycznych, nie? Ja myślę, że fajnie w tym wszystkim po prostu zapytać swojej rodziny, co nam służy, nie? I my widzimy, że u grzybków, no służy nam po prostu, że dzieciaki idą do placówki, że to nas stawia w takich ryzach, że to jest dla nas ważne i czujemy, że te dzieci są zaopiekowane. Też nie ukrywajmy, że nasza szkoła, do której chodzą nasze dzieciaki, jest to szkoła z wartościami, gdzie czujemy też się tak bezpiecznie po prostu, nie? Ja też widzę, że te nasze dzieciaki mają tam takich swoich kompanów, tak? Jeśli chodzi o wartości, że jeśli chodzi o rodziców, że my też trzymamy taki jeden trzon, prawda? Że możemy się z nimi dogadać. To jest taka bardzo fajna społeczność. Że nie tylko jakby patrzymy na samą placówkę, ale też na społeczność, która jest dookoła. I fajnie, że mamy i takie doświadczenie. No w naszym przypadku się to nie sprawdziło, ale ja myślę, że jest wiele czynników, które nakłada się na to, jaki rolę wybieramy, tak, do szkoły. Myślę, że my jako rodzice nie byliśmy gotowi na domową edukację. Dla nas to było trudne. Dla mnie chyba to było trudne, takie podzielenie roli jako, że mam być z jednej strony mamą, z drugiej strony mam być taką wychowawczynią, która wymaga rzeczywiście dyrektywnie, tutaj teraz uczymy się tabliczki mnożenia. I teraz jak jest taki podział, prawda, na to, że tu jest szkoła, tu jest dom, to jest to łatwiejsze. Też myślę, że w naszym przypadku, kiedy dochodzi do rehabilitacji, którą też sami robimy w domu, to wydaje mi się, że to jest takie dobre rozwiązanie, ale myślę, że każda placówka jest piękna i w każdej można się odnaleźć. I widzę wielką pracę nauczycieli, którzy wkładają całe swoje serce, żeby służyć też nie tylko swoim dzieciakom, ale też nam rodzicom i to jest bardzo pomocne. Ja sobie bardzo to cenię. To właśnie, to też nie to, że szkoła, no to już edukacja domowa cały czas jesteś z dziećmi, a jak szkoła to już nic nie robisz. No nie, no my jako rodzice jesteśmy pierwszymi wychowawcami, a szkoła ma nam w tym nas wspierać. Jeśli my założenia oddamy dzieci, no to też nie będzie się sprawdzało. Ja bardzo mi się podoba w naszej szkole też dużo inicjatyw dla rodziców, że się tak angażują. Oprócz tego, że mamy jakieś wykłady wychowawcze i tak dalej. Wykłady o naszej więzi małżeńskiej, to też jest niesamowite i rzadko się to spotyka, ale też, że angażują nas rodziców. Na przykład ta, jak byłeś u Tereni w grupie i czytałeś, albo że jesteśmy zaangażowani po prostu w takie życie szkolne. To jest bardzo takie budujące, myślę, że po prostu dla rodziny. Ja też miałem w sobie taką obawę, kiedy widzieliśmy, że już nie sprawdza się w naszym domu edukacja, no że zmieniamy, tak? Że nagle znowu zmieniamy Józiowi. Józio będzie musiał dołączyć do klasy, która już się zawiązała, która już się znają. No bo no właśnie, jak on to zniesie, czy dla niego będzie to łatwe, szczególnie, że Józio jest taki, że on też potrzebuje czasu, żeby się wejść w daną grupę. No ale to też, no mieliśmy być w czymś, co się nie sprawdza, to też nie jest dobre. Czasem, no trzeba obserwować dziecko, dane dziecko, tak, że czasem jest taka pokusa, no nie zmienię szkoły, no już niech zostanie, już tam zostało 2, 3, 4 lata, a dziecko bardzo się męczy i będzie bardzo ciężko to wspominać, że on tu musiał być tylko dlatego, że nie zmienimy. A czasem jest też, że no zmieniliśmy na niego, bo to bardzo trudne, więc to jest bardzo indywidualne. Właśnie to chodzi znowu o tą więź między dzieckiem a rodzicem. Że ja jestem przy moim dziecku. Nie, że ja planuję, bo mi tak będzie łatwiej, lepiej, tylko no jednak ja rozmawiam z moim dzieckiem, przyglądam się. Pewne rzeczy też tłumaczę, no też nie możemy co pół roku zmieniać szkoły, bo dziecko jest mu trudno i ciężko, ale że jestem w tej relacji. Zaciekawiam się nim, nie? Że na tyle dobrze znam moje dziecko, że wiem, czego ono potrzebuje. Nie, wychodzę naprzeciw tym potrzebom. Wybór formy edukacji, takiej jak szkoła publiczna, prywatna czy edukacja domowa, często wynika z wartości wyznawanych przez rodziców, którzy poszukują sposobu na spójne przekazanie swoich przekonań i priorytetów życiowych dzieciom. Badania pokazują, że aż 62% rodziców uważa,
iż wychowanie dzieci w duchu wartości rodzinnych jest kluczowe dla ich rozwoju. Monika i Marcin Gomułkowie, małżonkowie od 10 lat, wychowują Adasia, Zuzię i Alicję. Monika jest prawniczką, studentką psychologii, Marcin politologiem, są mediatorami, przedsiębiorcami, twórcami internetowymi, autorzy projektu Początek Wieczności, żyją pod Toruniem, prowadząc fundację i wydawnictwo. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy nasze pierwsze rozmowy na temat edukacji naszych dzieci, tak szumnie nazwane jeszcze wtedy edukacji, ale było dla mnie oczywistym, że nasze dzieci pójdą do placówek. Dowiadywałam się o różnych alternatywach, ale jeszcze było to trochę poza moimi rameczkami jednak, żeby zrobić coś takiego antysystemowego i nie posłać dzieci do placówki, skoro wszyscy posyłają. I pamiętam, jak to moje myślenie na ten temat też się zmieniało. W związku z twoim też pewnie, nie? Że miało to jakiś wpływ też na to moje postrzeganie, że są alternatywy i że warto z nich skorzystać, jeśli tylko jest taka możliwość ku temu, nie? No ja miałem doświadczenie własnej edukacji i to mi wystarczyło, żeby jednak zrobić wszystko, żeby, daj Boże, edukacja naszych dzieci przebiegła nawet nie tyle lepiej, co może łagodniej. No, pamiętam, że jednym z takich zdań, które usłyszeliśmy i które też zmieniło nasze podejście, wspólnie się tym dzieliliśmy, między sobą rozmawialiśmy, że w takim sposobie edukacji, który wspiera nasze wychowania, w który ostatecznie weszliśmy, że oddaliśmy już Adasia, ale w perspektywie kolejne dzieci pod opiekę właśnie nie takiej szkoły systemowej, no to pomogło nam takie zdanie, że tu nie chodzi o to, że zamkniemy dziecko pod kloszem, tylko że chodzi o szklarnię, a w szklarni owoce dojrzewają szybciej. I pamiętam właśnie rozwinięcie tego zdania, że dziecko w tym początkowym okresie właśnie edukacji, czy powiedzmy od 7 roku życia, bo tak jakoś wyszło, że do 7 roku życia dzieci po prostu były z nami, ale od 7 roku życia dziecko zamiast pożytkować energię na to, żeby się uczyć, bardzo często jest narażone na tyle zewnętrznych takich właśnie czynników, bodźców, które musi odpierać, że no właśnie, że ta energia może być źle spożytkowana. I to było takie, no właśnie, czy my możemy wpłynąć na to, żeby jednak tę energię poświęcić na to, żeby się rozwijać jako człowiek. Akurat, no można powiedzieć, nasze dzieci, no Adaś na razie, ale docelowo wszystkie, są dojrzewają w takiej mikroszkole, to znaczy takiej, powiedzmy, takiej hybrydowym podejściu. To nie jest edukacja domowa, ale też nie jest szkoła systemowa, więc no właśnie mała klasa, tam 10-osobowa. Mała szkoła. Czyli małe takie środowisko, nie taki właśnie duży moloch. No właśnie, to był nasz wybór, bo to jest plus. Minusem jest na przykład to, że trzeba dojeżdżać o wiele dalej niż do tej placówki, która jest blisko tutaj miejsca naszego zamieszkania. Mała szkoła jako budynek, ale też mała szkoła, jeśli chodzi o dzieci, a więc w konsekwencji rodziców również, nie? Myślę, że to jest też taka wartość, że my znamy tych rodziców. My wiemy, jakie rodziny są w tej szkole, budujemy relacje też z nimi. No i że z drugiej strony też właśnie przez ten czas takiego rozwoju emocjonalnego, nie? Do tego 5-6 roku życia, że właśnie mogą się bezpiecznie rozwijać w domu. Ja mam potrzebę, żeby o tym powiedzieć, że my mamy taką możliwość po prostu też, tak? To są również nasze decyzje jednak, nie? Wiadomo, że pewien zawsze wybór oznacza rezygnację z czegoś. Dla mnie to była na przykład rezygnacja z jakiegoś rozwoju zawodowego, chociaż pootwierały się przecież na przestrzeni tych lat takie różne ścieżki, tak? Na przykład jakaś praca dorywcza, także mogę się też realizować, nie? To nie jest tak, że zupełnie ten mój rozwój odszedł gdzieś na bok. Nie mówiąc o tym, że też zaczęłam się uczyć z naszymi dziećmi, prawda? Bo mama też teraz się uczy i sobie robi studia hybrydowe, więc to, że jest w domu z dziećmi, wcale nie zamyka takiej drogi, prawda? I możemy robić różne rzeczy też razem. Mama również. Myślę, że to jest dla mnie też ważne, że ja nie mam takiego poczucia jakiejś stagnacji, tego, że się nie rozwijam, tylko jednak, że też jakoś ten czas wykorzystuję.
I powiedziałabym, że bardzo ważne jest też to, że ja po prostu lubię być z moimi dziećmi. Ja lubię być z wami w domu. Lubię odkrywać z wami świat, lubię robić z wami różne rzeczy. Ja po prostu cieszę się tym naszym czasem. I myślę, że nikt nam tego nie wróci już, nie? Tego czasu, który tak szybko płynie. I nie obejrzymy się, a nasze dzieci wyfruną z gniazda. Więc naprawdę bardzo doceniam to i mam taką wdzięczność w sercu, że my możemy teraz z tego czasu tak czerpać, że możemy go wyciskać jak cytrynę. To, że to jest mała placówka, to jedna. Drugie, że właśnie dzięki temu, że te klasy są też tak mało liczne, daje taką możliwość nauczycielowi, żeby poznał te dzieci, nie? Żeby właśnie też była fajnie rozwijająca się praca na potencjale tego dziecka, bo nauczyciel może ten potencjał wychwycić, nie? Mając tę małą grupę. Także no, zauważyliśmy dużo plusów tego naszego, w tym naszym wyborze też, nie? Jest takie marzenie. Zaraz tak pomyślałem o takim scenariuszu, że na przykład nasze dzieci, które już są w wieku licealnym, wcale nie idą do szkoły średniej, tylko podejmują edukację domową właśnie wtedy, bo już są na tyle dojrzałe, że biorą odpowiedzialność za swoją edukację. I znamy takie przypadki, że właśnie tu pandemia pomogła, że dziecko, a w zasadzie już młody człowiek stwierdzał, że on się nie przygotuje do matury w szkole będąc, więc zdecydował się na to, że będzie się przygotowywał właśnie w edukacji domowej. No i takie rozwiązanie. Przygotowanie to jedno, ale że to mu daje też przestrzeń do tego, żeby rozwijać inne swoje pasje, tak? Że jest więcej tego czasu, że bardziej ma wpływ na to, czego się uczy, nie? Decyduje o tym. Wybór odpowiedniej formy edukacji to często skomplikowany proces, pełen wątpliwości i obaw, które mogą przytłaczać rodziców. W takiej chwili warto zatrzymać się na moment modlitwy i otwartej rozmowy z Bogiem. By niezależnie od wybranej formy edukacji, każda decyzja prowadziła do dobra dziecka. Dobry Boże, modlimy się o wszystkich rodziców w tym kraju, którzy podejmują decyzje na temat edukacji swoich dzieci. Daj im światło, daj im mądrość i daj im odwagę. Odwagę do tego, żeby podążali swoją ścieżką, taką, jaką uznają za najlepszą dla siebie i swoich rodzin, swoich dzieci. Panie Jezu, dziękuję Ci za dar rodzicielstwa, za nasze dzieci. Oddaję Ci je w opiece, żebyś je prowadził, żebyś nas jako rodziców prowadził też w tym procesie wychowania, ale też edukacji, wzrastania. Panie, dziękujemy Ci za wszystkich wychowawców i nauczycieli, dzięki którym możemy wzrastać w miłości. Nasz dobry Tato, dziękujemy Ci za to, że możemy wzrastać w domu, że Ty nas uczysz życia w domu, kiedy jesteśmy razem. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie. Amen. Amen.